Hello! Jest odbiór? Halo! Jest! Świetnie! Wyśmienicie! Cześć, kochani! Bardzo się cieszę, że możemy się znowu spotkać. Podejrzewam, że wielu z Was było już na webinarze, jednym z kilku webinarów, które prowadziliśmy. Oni wszyscy witają, jak fajnie. I podejrzewam, że są też niektóre nowe osoby. Także witam wszystkich i starych uczestników i tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z nami. Widzę tu jakieś osoby z Londynu też, gdzie z Polski, z różnych miejsc. Także witajcie wszyscy. Bardzo cieszę się, że mogę się dzisiaj z Wami spotkać. Z bardzo prostego względu, że temat, który dzisiaj będziemy poruszać, to jest generalnie temat, który dotyczy nas wszystkich. Nawet tych, którzy, o, Rotterdam, nawet tych z Rotterdamu, Holandia widzę tutaj. Dotyczy wszystkich Dublin. Wow, przepraszam, Dublin. Także moi drodzy, pogłos. Ktoś tu mówi o pogłosie? Czy inne osoby poza Lidią słyszą ten pogłos? Czy nie? Jest OK. Mam tutaj taki mikrofonik. O, fatalny dźwięk. Dobra, zrobimy mały test. Wyłączę mikrofonik, który mam tutaj. OK. Powiedzcie mi, czy teraz lepiej słychać? Jest echo, czy nie ma echa? Wyciągnąłem ten mikrofon tak samo. To będzie coś włączę w takim razie. O, jest lepiej. W porządku, gorzej, lepiej. Mam się nie bujać, w sensie w życiu, czy jest dobrze? OK, cicho jest. Dobra, teraz zrobimy jeszcze jeden testik. Włączę ten mikrofon, który miałem i zobaczymy, czy teraz będzie pod głos. Tak technicznie rzecz biorąc, moment. OK. Dobra, i powiedzcie mi, czy teraz, przepraszam, czy jest pogłos? Jest dobrze. To była chyba kwestia łącza. Teraz jest super. O! To wiecie, coś to będzie chyba włącze. Dobra, to zostawimy ten mikrofonik, gdyby był problem, to piszcie, bo generalnie to już chyba na ostatnim webinarze wymyśliłem, a nawet trochę wcześniej, w zasadzie przy Waszym udziale, że te webinary to w zasadzie będziemy wspólnie prowadzić. To nie tylko, że jestem ja, ale jesteście też Wy. Pomyślałem sobie, że generalnie te webinary będziemy prowadzić w formie takiej interakcji, że będę się loguj. Tak? O, ładuje się, ładuje. Słuchajcie, jakieś tu techniczne sprawy są. Naprawdę nie wiem, o co chodzi, ale już powinniście mnie widzieć teraz. U mnie się wyłączyła wizja, tak jak na komputerze włączyło i widzę mikrofon, jak stracił połączenie. Śmiga. Dobra. Jest dobrze, jest pogłos. No co ja mam zrobić, kochani? Uwierzyć w siebie chyba i zacząć naprawdę żyć. Czy jesteście w stanie w takich warunkach technicznych, one się chyba trochę zmieniają, sobie ten webinar spokojnie oglądać, tylko Kasia napisała, że jest pogłos, ale dajcie, ok, tak, tak, tak. Dobra, to zostańmy przy tym, jak jest, gdyby się coś źle robiło, to kochani, dajcie znać po prostu i będziemy kombinować. Zaczynamy. Także, moi drodzy, kochani, wspaniali współużytkownicy planety Ziemia. Jak uwierzyć w siebie i zacząć żyć? Tak jak wspominałem na początku, problem dotyczy wszystkich z nas, ten brak wiary w siebie i w mniejszym lub większym stopniu i takie poczucie, że nie do końca chyba jesteśmy w życiu tam, gdzie powinniśmy być. Także, okej. Także prawda jest taka, że większość z nas, mało kto ma takie poczucie, że okej, okay, wszystko u niego w życiu jest tam, gdzie powinno się znajdować. W sensie i że praca, i związki, i że wszystko idzie sobie takim torem, jakim powinno iść. Dlatego zacznijmy może od tego, żebyśmy sobie powiedzieli, w jaki sposób
dojść do tego takiego pełnego szczęśliwego życia, jak uwierzyć w siebie, czym to szczęśliwe życie jest i co to znaczy naprawdę żyć. I bardzo, bardzo poproszę Was teraz o komentarze, bo to nie jest wcale taka prosta sprawa, żeby zrobić taką, stworzyć jedną definicję. Widzę, tu nie ma komentarzy, nie wiem, czy to coś z moderacją tu się dzieje. Napiszcie coś, halo, puk, puk, czy mnie słychać? Okej, dobra, już coś piszę. Robić to, co się lubi. Szczęście to jest słów. Co jeszcze myślicie na ten temat? Życie satysfakcjonujące, urokliwe, żyć w zgodzie ze sobą. Tak jest. Każdy ma własne poczucie szczęścia, dokładnie. Spełniać się, realizować się, spełniać marzenia. Synergia pomiędzy pracą a domem, brak zmartwień, satysfakcja. Pięknie. Robić to, co się chce i nie martwić o kasę, to też bardzo częsty problem. Czujemy energię, która pcha nas do działania. Zgadza się, to wewnętrzne. Dokładnie, pięknie. Poczucie bycia wolnym, życie świadome, otaczanie się, no super, po prostu super. Moi drodzy, szczęście to jest stan umysłu. Zaczniemy może od tego, zresztą ktoś tu wcześniej to napisał. Szczęście to jest poukładanie sobie wszystkich dziedzin życia w sposób, w jaki jest dla nas ok, czyli harmonia w życiu. A gdzie zaczyna się harmonia? Gdzie zaczyna się harmonia? Jak w ogóle stworzyć szczęśliwe życie? Jak myślicie? Równowaga, tak, równowaga to jest bardzo pokrewne słowo harmonii. W naszej głowie, jesteś blisko Ewa, i w naszym umyśle, i w naszym sercu. Tak jest. Żeby czuć się naprawdę szczęśliwym, i żeby naprawdę dobrze zacząć żyć, trzeba sobie poukładać sprawy w środku. Od tego jest, trzeba zacząć. Inaczej tego nie osiągniemy. Spełniamy się wtedy, kiedy ktoś tu pisze, że spełniamy się, jesteśmy z siebie zadowoleni wtedy, kiedy podążamy za tym głosem serca, tak zwanym, i za głosem umysłu. I teraz, żebyśmy naprawdę potrafili dobrze funkcjonować, bo jeszcze będziemy o tym dzisiaj mówić sobie i potem zrobimy ćwiczenie. Potem zrobimy ćwiczenie, powiemy sobie tak o sferze ducha, też o finansach, o życiu uczuciowym, o rodzinie, związkach. Żeby potrafić w ogóle funkcjonować w tej rzeczywistości trójwymiarowej, tak jakbyśmy chcieli, to przede wszystkim sobie zrobić porządek w środku. Jak sobie zrobimy porządek w środku, to będziemy dla innych też, nie tylko dla siebie, ale też dla innych takim światłem. Będziemy czuli się sami przez siebie kochani i przede wszystkim będziemy czuć tam prawdziwą, głęboką wartość. Bo, moi drodzy, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, czy nie, bardzo wielu z Was zdaje sobie sprawę z tego, że poczucie własnej wartości. Właśnie, czym jest poczucie własnej wartości? Poczucie własnej wartości to jest w ogóle podstawa tego, żeby zacząć dobrze funkcjonować na ziemi. Mówię o tej rzeczywistości. Ok. Więc co to jest poczucie własnej wartości? Jak myślicie? O, ktoś tu pyta, Beata pyta, jak to zrobić? Tym się też zajmiemy. Wykaz wnętrza. I poczucie wartości, a wartość to co innego. Napisz coś więcej, Maja. Poczucie wartości, a wartość to co innego. Wiecie co, generalnie poczucie wartości, bo są różne definicje, ale można powiedzieć w skrócie, że to jest to, jaką czujemy, że wartość przedstawiamy dla samych siebie i dla świata. Ale głównie tak naprawdę dla samych siebie. I teraz jest to związane oczywiście z akceptacją tego, jakim się jest. Pierwsza rzecz. Ale przede wszystkim wartość siebie, wynika poczucie wartości siebie, poczucia, wynika z poczucia tego, kim naprawdę się jest. Od tego jest dobrze zacząć. I temu tak naprawdę służą wszystkie techniki pracy z umysłem. I teraz tak, to głębokie, bardzo głębokie poczucie własnej wartości potem zaczyna przejawiać się we wszystkich dziedzinach życia, w różnych działaniach. Jak tu też napisał,
To poczucie wartości to jest nasza moc osobista, którą działamy w tym świecie. Obrony przed negatywnymi jakimiś siłami czy atakami. I teraz związane jest poczucie własnej wartości, związane jest z akceptacją siebie, tak jak już parę osób tutaj napisało. Poczucie, że jest się równym innym, nie mniej wartościowym i nie więcej wartościowym. To jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy ktoś czuje się lepszy od innych, to znaczy, że to nie jest prawdziwe poczucie własnej wartości. Kiedy stawia się wyżej. Samorealizacja, tak. Poczucie własnej wartości wpływa na to, w jaki sposób się realizujemy w życiu. I tutaj dobrze jest od tego zacząć. Czyli tak naprawdę to, jak sami się ze sobą czujemy, determinuje jakość naszego życia. Okej. Okay. Moi drodzy, zacznijmy może, żeby lepiej zrozumieć, czym jest poczucie własnej wartości. Zacznijmy może od tego, jak ono się kształtuje. Jest kilka czynników, które są generalnie standardowym zestawem programowania naszego umysłu. Jak zwykle, poczucie naszej wartości zaczyna się od tego, jak jesteśmy programowani w dzieciństwie. Bo to, że jesteśmy wszyscy komputerami, znaczy powiedzmy, biokomputerami, to wiemy, tak? Jest umysł, jest ciało i teraz przyjmujemy różne informacje. I te różne informacje od najmniejszych lat generalnie programują to, w jaki sposób postrzegamy i siebie, i otaczającą rzeczywistość. I teraz, w zależności od tego, jakie są nasze indywidualne uwarunkowania, będziemy programowani w sposób, który zazwyczaj zaczynamy programować na I teraz tak, kwestia tego, czy dostaliśmy jako malutkie dziecko wystarczająco dużo miłości, i czy tak naprawdę czuliśmy się kochani, czyli warci tego, żeby zaczynając ze sobą poznamy, tak, żeby żyć na tym świecie, bo jeśli nie dostajemy tej miłości, to w tym momencie zaczynamy, dziecko uważa, że wszystko kręci się wokół niego. Więc jak nie dostaje wystarczająco dużo miłości, to nie rozumie, że mama może być zapracowana, tylko rozumuje sobie, a mama się mną nie interesuje, nie zajmuje się, widocznie nie jestem tego warte. Więc zaczynamy programować siebie już wcześniej niż w dzieciństwie, tak? Ale jeśli chodzi o te ciało fizyczne, no to zaczynają się te programowania od życia prenatalnego, przez pierwsze miesiące życia, przez pierwsze kilka lat życia, kilkanaście lat życia. Zresztą ciekawostka jest taka, nie wiem, czy wiecie o tym, ale do 14 bodajże roku życia nasz umysł znajduje się w immanentnym stanie hipnozy, głębszej lub płytszej. Czym dziecko jest młodsze, tym hipnoza jest głębsza. To jest naturalny stan działania umysłu dziecka. Co ciekawe, wiemy, że w hipnozie tak naprawdę łatwiej się uczymy, łatwiej zapamiętujemy rzeczy, przyswajamy różne rzeczy, niż w zwykłym stanie beta, tak? W zwykłym stanie świadomości aktywnej. I teraz do 14 roku życia to programowanie ono jest bardzo głębokie, ponieważ programuje się wiele rzeczy od razu w naszej podświadomości. Także zaczynamy od tego, żeby przyjrzeć się swojemu dzieciństwu. Ktoś tu na początku pytał, w jaki sposób zacząć budować swoje poczucie własnej wartości. Ano, tak, do 14 roku jesteśmy w hipnozie. Możecie sobie poszukać badań. Jak dziecko jest małe, to jest w głębszej hipnozie, później ta częstotliwość układów mózgowych, ona się zwiększa. I jest taka teoria, że jest to właśnie główny powód tego, że szybko się po prostu uczymy i szybko zapamiętujemy. Także to jest taka ciekawostka. Więc pierwsza rzecz, jak chcemy odkodować to programowanie, to trzeba się przyjrzeć temu, co dzieje się w dzieciństwie. Tak? I tu mamy bardzo wiele technik, z tym się zajmujemy na warsztatach. Zresztą prawdopodobnie jest tu ktoś na webinarze, był u mnie na sesji, więc zapewne wiecie, że zazwyczaj jak się przychodzi do mnie na sesję indywidualną albo na warsztaty, to stosujemy tak zwaną regresję, czyli wracamy do
zdarzeń, które na przykład podkopywały nasze poczucie własnej wartości albo sprawiały, że nie czuliśmy się do końca kochani. Także to jest pierwsza rzecz, tak? Dzieciństwo. Druga rzecz, przed dzieciństwem, życie prenatalne. Zauważcie, że tak naprawdę, no, jak robimy webinary czy warsztaty, część webinarów czy warsztatów jest bardzo podobna, a to z tego względu, że jest to celowe, tak? Ja celowo trzymam się pewnych rzeczy, na przykład powtarzam Wam o programowaniu umysłu z różnych stron, ponieważ jeśli zrozumiecie, w jaki sposób zostaliście zaprogramowani, zrozumiecie też, co Was ogranicza i dostaniecie techniki, w jaki sposób to zmienić. Więc zaczniecie szukać też sami może za pomocą różnych technik, w jaki sposób możecie zmieniać to negatywne programowanie. No bo to o to w tym wszystkim chodzi. I teraz o życiu prenatalnym też wiele, bardzo wiele było ciekawych różnych przypadków. Nawet u mnie na sesjach, gdzie wprowadzaliśmy kogoś w trans i sobie te osoby przypominały, że co rodzice mówili w trakcie, kiedy one były jeszcze w brzuszku i potem się nagle wielkie zdziwienie było w rodzinie, że dzieci pamiętają takie rzeczy, że to niemożliwe, żeby to pamiętać. Ale jednak dziecko pamięta i stany emocjonalne i jeszcze nie wiadomo dokładnie w jaki sposób, ale różne inne rzeczy również. Nie tylko stany emocjonalne matki. Ale jeśli matka na przykład była lękowa, a na pewno jest tu nie jedna osoba, której mama była lękowa, no to w tym momencie, jak dziecko przychodzi na świat, przychodzi już z tym zestawem. Tak? Bo spotkało się z emocją lęku, a ponieważ emocje matki odczuwa jak swoje, to przenosi to potem już swoje życie codzienne. W większym lub mniejszym stopniu. Dlatego wspomniałem wcześniej o indywidualnych uwarunkowaniach. No dobrze, ale to nie będziemy Was tutaj zanudzać teorią, to jest bardzo ciekawe. Ktoś tu pisze, że dziecko od momentu poczęcia wie, czy jest chciane, czy nie. Tak, to bardzo często na sesjach wychodziło. I często się zdarzało, że osoba, która przyszła na terapię, nie wiedziała, że mama jej na początku nie chciała. W czasie sesji zdarzało się, że taka osoba mówiła, co mi tu przychodzi, że moja mama mnie nie chce, myśli o usunięciu, to jest nieprawda, to jest jakieś kłamstwo. I potem takie osoby, konfrontując to, oczywiście trzeba to bardzo delikatnie robić, ale konfrontując to z rodzicami, mówili, a tak, no bo była ciężka sytuacja, się potem okazuje i mama się zastanawiała na przykład. Parę dni to nie było poważne zastanawianie, się zastanawiała na przykład, czy nie usunąć ciąży, albo było jakieś zagrożenie życia było. Więc to wszystko się koduje, moi drodzy. Dlatego nie chcę, żebyście tutaj całe życie poświęcili szukaniu tego, co się działo w życiu prenatalnym waszym, ale dobrze mieć taką wiedzę, że ten zestaw tego, co mama myślała, tego, co jak się czuła w ciąży i tak dalej, że to nosicie ze sobą całe życie. Jest taki trzon waszej psychiki, waszego umysłu tak naprawdę. I na tym trzonie się zapisują rzeczy od w zasadzie waszego poczęcia, a nawet jeszcze wcześniej, ale to nie jest temat webinaru, od waszego poczęcia w brzuchu mamy. I cały czas rośnie ta ilość informacji, która się nakłada na ten trzon psychiki, ale wszystkie informacje, które tam zostały zapisane, one tam już są. Niekoniecznie musicie mieć ich świadomość, ale te informacje tam są. Także absolutnie to wszystko jest gdzieś tam w Was zapisane. I teraz, co tu jeszcze Maja napisała dalej? Czy otrzymało miłość, czy nie? Jak najbardziej. Podejście rodziców przekłada się na świadomość dziecka, jak najbardziej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest możliwe do udowodnienia, że można się cofnąć do fazy prenatalnej w hipnozie? No, to jest już generalnie jest nawet grupa psychologów i terapeutów w Krakowie nawet, która uczyła się, jak się ta pani nazywa? U pani z Wiednia, tak? Która się naukowe badania na ten temat zrobiła i nie pamiętam jej teraz nazwiska w tym momencie, ale jak poszukacie na internecie, to bez problemu Polskie Towarzystwo Hipnoterapii organizuje z nią kursy. Pani Jakelowa z Wiednia. I oni w ogóle cały system terapeutyczny stworzyli na tej podstawie i teraz on będzie coraz bardziej popularny w Polsce, bo to jest bardzo, bardzo dobry system. I teraz tak. Czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że dobre dzieciństwo jest kluczem do sukcesu w życiu dorosłym?
W dużej mierze tak. Pamiętajmy jeszcze o tym, że jest to generalnie ok. Zastanówcie się, jak mieliście w domu, jak byście mali. Okay? Prosta rzecz. Możemy zrobić proste ćwiczenie. Chcecie? Proste, szybkie ćwiczenie. Chcecie teraz ćwiczenie, czy nie? Parę minut. Maja chce. Ktoś jeszcze chce? Tak, dobra, dobra. Okej, okay. Jak jest więcej taków, to okej. Okay. Prosta rzecz. Zacznij na chwilę oczy, bo łatwiej sobie pewne rzeczy przypomnieć. Nie będziemy to robić nie wiadomo jakiej terapii. Także zamykamy oczy. Jest bardzo proste. Zrobimy sobie sami taką bardzo prostą regresję i bezpieczną regresję. Powiedz sobie w myślach, zamknij oczy i powiedz sobie w myślach, że wrócisz tylko do wydarzeń, które możesz teraz bezpiecznie sobie przypomnieć. Nic więcej. To jest bardzo prosta regresja, nie będziemy Was wprowadzali jakoś specjalnie w trans tutaj. Bardzo proste. Wróć teraz do swojego dzieciństwa, do różnych sytuacji ze swojego dzieciństwa, ale w bezpieczny sposób, jako świadek. Po prostu obserwujesz to z boku. Obserwujesz sobie z boku różne wydarzenia ze swojego dzieciństwa. Jak miałeś 10 lat, 5 lat, 4 latka. Czyli zamykasz oczy, wracasz do dzieciństwa, tak intuicyjnie. Robisz to tak, jak potrafisz. Tego nie możesz zrobić źle. Robisz tak, jak potrafisz. Zastanów się, czy w tym dzieciństwie twoim otrzymałeś wystarczająco ciepła, miłości, wsparcia. Parę chwil, pół minutki, minutkę, pomyśl sobie o tym. I teraz czasami pojawią ci się wspomnienia, a czasami po prostu pojawią się stany emocjonalne. A czasami nic się nie pojawi i to też jest ok. Obserwujesz to sobie. Zadaj sobie pytanie, jakie było moje dzieciństwo? I teraz zadaj sobie pytanie, jaki wpływ to dzieciństwo ma na moje dorosłe życie. I obserwuj, co przychodzi. Nie oceniaj tego, tylko obserwuj. Czy moje dzieciństwo, różne sytuacje z dzieciństwa wspierają mnie w życiu? Czy niektóre może sytuacje odcinają mi skrzydła teraz? Czy czuję związek pomiędzy moim dzieciństwem a tym, co dzieje się w życiu dorosłym? Czy czuję związek na przykład w zakresie pewności siebie? Czy czuję związek w zakresie powiedzmy poczucia, że jestem wartościową osobą? Czuję związek pomiędzy dzieciństwem a dorosłością? I różne odpowiedzi mogą przyjść. Teraz powoli weź sobie dwa, trzy oddechy i wróć. Otwórz oczy, jesteś z powrotem tutaj z nami. Ok. Podejrzewam, że wielu z Was, nie mówię, że wszyscy, tak, bo to było bardzo proste ćwiczenie, które nie miało na celu otwierania głębokich traum, tylko zdanie sobie sprawy z tego, jak bardzo dzieciństwo wpływa na dorosłość. I teraz tak. Agata pisze, dlaczego rodzeństwo jest bardzo różne. To jest bardzo proste.
Wspominałem jeszcze o indywidualnych uwarunkowaniach, tak, z którymi tu przychodzisz. Teraz, twoim zadaniem jest, chcesz uzdrowić siebie, twoim zadaniem jest zrozumieć, jak funkcjonowałeś w dzieciństwie, czego ci brakowało, jak to zrozumiesz, możesz zacząć to uzdrawiać. Czyli na jedną osobę nie wpłynie środowisko, czy działo, tak jak na drugą. I to jest naturalne. Bo jak się przyjrzycie małym zwierzątkom, ja zawsze lubię podawać przykład kotków, to zobaczcie, kotki, które pochodzą z jednej matki, są wszystkie inne, tak? Jeden jest śmiały, drugi się boi, okej. Okay. Ale w momencie, jak taki kotek by zaczął się analizować, zacząłby rozumieć, dlaczego to, w jaki sposób może się uzdrowić, tak, z tego lęku, czy z niepewności. I teraz tak, ktoś tu napisał, że myślał do niedawna, że miał szczęśliwe dzieciństwo. Pamiętajmy, że celem takich ćwiczeń i szukania nie jest to, żeby znaleźć, obwiniać kogokolwiek. Tak? Rodzice robili zawsze najlepiej, jak potrafili. Celem jest zrozumienie siebie. Okej, okay, może wydawało mi się, że te szczęśliwe dzieciństwo, i często przychodzą do mnie takie osoby i mówią, wiesz co, ja miałam takie szczęśliwe dzieciństwo, ale jak zaczynamy szukać przyczyn jakichś problemów, to się okazuje, okej, okay, dzieciństwo mogło być okej, okay, dużo fajnego się w nim działo, ale były sytuacje, bo czasami wystarczy jedna, dwie, trzy sytuacje, żeby coś zniszczyć nas, tak? Albo absurd. Kamil napisał, właśnie odkryłem, że w dzieciństwie nie porównywałem się z innymi, byłem po prostu tak, jaki powinienem, bez zastanawiania się. Brawo. Jeśli brakowało równowagi, mimo że rodzice robili wszystko, Paulina, nie widzę wszystkiego, co napisałaś teraz. Czy ryzykujemy twierdzenie błędnego rozeznania analizy dzieciństwa, że jednak musiało wystąpić coś, co rzuciło światło na dorosłość, albo dzieciństwo było bardzo dobre i po prostu niedbalstwo późniejsze skutkuje brakiem sukcesu w dorosłości? Najpierw to muszę zrozumieć. Czy ryzykujemy twierdzenie błędnego rozeznania analizy dzieciństwa? Zawsze jest takie ryzyko. Albo jest ryzyko niepełnego rozeznania dzieciństwa. Dlatego trzeba się dobrze temu przypatrywać. Trzeba nauczyć się pracować z umysłem, ponieważ jeśli wyłapiesz pewne rzeczy, to jest bardzo indywidualna sprawa, zaczniesz wyłapywać pewne rzeczy w sobie i po prostu zaczniesz je uzdrawiać, tak? I umysł działa tak, że jeśli będziesz to robić i umysł uzna, że coś uzdrowiłaś, to po prostu to uzdrowiłaś. Okej. Okay. Dobra. Równowaga została zakłócona przez babcię wasze rodzeństwo w stronę rodziców. No i okej, okay. I teraz nie wiem dokładnie, jakiego rodzaju równowaga, ale generalnie nie spotkałem jeszcze osoby, która by miała oboje oświeconych rodziców, oświeconych dziadków i w ogóle super towarzystwo wokół. Więc jeśli coś nie do końca działa, to w waszym życiu, no to warto tego czasem poszukać, tak? Nie, tak jak mówię, nie obwiniać nikogo, po prostu za coś szukać. Kazimierz mówi, że nic nie przypomniał sobie. To też jest okej, okay, bo zazwyczaj do takiej pracy trzeba po prostu siąść i zazwyczaj nie robimy tego w taki ogólny sposób, tylko jak masz jakiś problem, na przykład jesteś niepewny albo czujesz się niewartościową osobą, to zaczynasz po prostu sobie to kontemplować. I teraz, jak zaczniesz sobie to kontemplować, zaczniesz przychodzić zrozumienie, dlaczego jesteś teraz taki, a nie inny. Bo my jesteśmy wynikiem programu, które przyjęliśmy do siebie. Ok. Dzieciństwo miało kluczowe znaczenie, brak okazywania uczuć, miłości, poczucia bezpieczeństwa dla wyrażania własnego zdania. No i teraz, jeśli nie było uczuć, miłości, poczucia bezpieczeństwa i wyrażania własnego zdania, to będzie to w jakiś sposób odtwarzała w życiu codziennym. W związku z czym zazwyczaj, kiedy słyszę taki zestaw cech, to nie muszę pytać, jak wygląda twoje życie osobiste i zawodowe, bo w tym momencie bardzo trudno będzie zbudować dobre życie. Chociaż może się to zdarzyć, ale raczej rzadko, tak? Więc jeśli nie przepracujesz takich rzeczy, tych braków, no to w tym momencie możesz mieć problemy w życiu. I teraz tak, szóstym dzieckiem, nie ostatnim,
Okej. Okay. Zazwyczaj w rodzinach wielodzietnych w naszej kulturze występuje brak wsparcia. Co innego w innych kulturach, na przykład indyjskiej. Jeszcze do tego tutaj rodzice nie żyli ze sobą dobrze. Okej. Okay. Jest u nas inna kultura i bardzo często są problemy, kiedy są rodziny wielodzietne. Bardzo często, na przykład, dzieci z rodzin wielodzietnych ciężko musiały też pracować. Z tym się bardzo często spotykam teraz. Także tu też masz, wracasz do dzieciństwa i po prostu naprawiasz to, naprawiasz, naprawiasz. To jak to naprawić, to tym zajmujemy się na warsztatach, na terapiach. Także. Okej. Okay. Co nam daje uświadomienie sobie, skąd się dany problem emocjonalny wziął? Sama świadomość nic nie daje. To nie jest tak, że nic nie daje. W bardzo wielu przypadkach, samo uświadomienie sobie uzdrawia problem. Ale to tylko mówię, w części przypadkach, chociaż tych przypadków jest bardzo wiele. Często jak sobie uświadomisz, kurczę, to, że mój kolega mi powiedział, tak, przy stolu, że jestem głupi, to nie jest prawda. I tyle. Jesteś wyleczony. Ale bardzo często jest tak, że trzeba zacząć pracować głębiej jeszcze nad świadomością. I po pierwsze uświadomić sobie, co się stało, po drugie uświadomić, kim się jest i w jaki sposób przyjęło się dany program. I wtedy można się od niego uwolnić. Okej. Okay. Dobra, bo to jest super ciekawy temat. Ja nie wiem, czy nie zrobimy webinaru o dzieciństwie, bo ja muszę lecieć dalej ze względu na to, że to jest tak ciekawy temat, że do 12 w nocy możemy tu spokojnie siedzieć i go dopiero zaczniemy. Ale tu jeszcze Janusz coś tylko. Jeszcze jedno a propos dzieciństwa. Po co analizować coś, na co zawsze pozostanie w pamięci read only? Ale read only nie musi mieć na ciebie wpływu. Po co wracać ewentualnie, czyli możesz mieć świadomość, że coś się wydarzyło, ale może to nie mieć na ciebie wpływu. To jest uzdrowienie. To nie jest tak, że zapominasz, pamiętasz, ale nie ma to wpływu. Po co wracać do nieszczęśliwego dzieciństwa? Po to, żeby dowiedzieć się, po co tak naprawdę, dowiedzieć, co na ciebie wpływa. Tylko po to, nie po to, żeby to rozgrzebywać. Ja nie jestem zwolennikiem wieloletniej terapii, gdzie siedzisz i grzebiesz, i grzebiesz, i grzebiesz, i grzebiesz, i się bawisz z tym. Nie. Uświadomić sobie i zostawić to. Bez niepotrzebnego cierpienia. Możesz pocierpieć przez godzinę albo dzień, ale nie ma sensu cierpienie przez wiele miesięcy. Da się to dosyć szybko wyleczyć. Dobra, lecimy dalej. Ok, kochani, następna rzecz. Geny i matryca energetyczna rodziny. To jest bardzo związane z naszą, tak naprawdę, to przed chwilą mówiliśmy, z dzieciństwem. Pewne rzeczy się w nas uaktywniają. Teraz tak, matryca energetyczna, jest bardzo wiele książek na ten temat. Wiele kontrowersyjnych, inne niekontrowersyjne, na przykład diagnostyka karmy, też kontrowersyjna książka, w której jest wiele prawdy. Nie zgadzam się z wszystkim, co tam jest, ale jest tam bardzo wiele, wiele prawidłowych stwierdzeń często się zdarza, że ktoś przychodzi do mnie na terapię, albo że ktoś się rozchorował. Bardzo często. Jak zaczynamy to leczyć, to się okazuje, że tak naprawdę leczymy całą historię rodziny. Leczymy babcię, dziadków, bo ta energia jest wciąż żywa. Jak przychodzisz tutaj w jakiejś rodzinie, rodzisz się, a musisz przyjść, nawet jak nie poznałeś swoich rodziców, gdzie oddano do domu dziecka no, od razu po urodzeniu, to matryca energetyczna rodziny i tak funkcjonuje. Trzeba wziąć pod uwagę wpływy. I to, co wcześniej ktoś powiedział, no, bo dużo tych wątków było, że samo uświadomienie nic nie daje. Otóż prawdziwe uświadomienie na głębokim poziomie daje. Bo teraz jak sobie uświadomisz, tak, że ktoś cię zaprogramował, na przykład brakowało miłości, do tego zobaczysz, zrozumiesz matrycę energetyczną swojej rodziny, zobaczysz, tak, twoja mama albo tata nie dostali miłości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak zrozumiesz, jak wygląda matryca energetyczna twojej rodziny, zaczniesz rozumieć też, kim ty jesteś w tej matrycy. W momencie, w którym naprawdę zdasz sobie sprawę z tego, że to jest tylko nakładka na to, kim jesteś, ale to nie jesteś ty. Nie jesteś tymi emocjami, nie jesteś tymi lękami. Moja żona się tu do mnie śmieje. Kiwa głową, że tak. Nie jesteś lękami, nie jesteś emocjami, już dużo, dużo przerobiła. Tak? Zgadzasz się, żono? Dobrze.
to wtedy sama świadomość tego, kim jesteś, jest tak naprawdę świadomość tego, kim jesteś na głębokim poziomie, to jest ostateczne uzdrowienie. I tutaj do budowania poczucia własnej wartości, prawdziwego poczucia własnej wartości, nie takiego chwilowego, że coś zajawimy albo kupimy sobie nowe auto, to jest taka ostateczna droga, zrozumieć, kim się jest. Czyli, okej. Dobra. Dalej, bo to słuchajcie, tylko tak chciałem wam parę rzeczy wrzucić na patelnię, żeby się to piekło w waszym życiu, żebyście wiedzieli w ogóle, jak pewne rzeczy na was wpływają, a jeśli już o tym wiecie, to żebyście może bardziej sobie odświeżyli tą wiedzę, bo tak, rodzice, kochani, też związane z dzieciństwem, ale podkreśliłem tutaj rodziców, dlatego że pierwsza relacja, jaką tworzysz na świecie, to jest relacja z matką. I tak jak już podawałem przykład, tak jak dziecko wszystko odnosi do siebie i teraz jak mama musiała pracować, żeby zarobić na chleb, a dziecko tylko czuje, że nie ma mamy, tak, że jest niekochane. I to już może podkopywać. Stosunki między rodzicami. To jest w ogóle też ciężki temat, bo stosunki między rodzicami tworzą pewnego rodzaju matrycę, do której odgrywamy potem na różne sposoby swoje związki. I związki z innymi ludźmi, że moi drodzy, to tylko tak do zastanowienia się możecie sobie to przemyśleć. No i środowisko. No i tutaj to, co mamy na myśli, mówiąc środowisko, to to wszystko, w czym się wychowywaliśmy, łącznie ze środowiskiem szkolnym, przedszkolnym, w jakim kraju żyjemy, w jakiej rodzinie żyjemy, oczywiście. Także czasami, bardzo często, i to też na webinarach chyba często podaję ten przykład, że ktoś został ośmieszony przez nauczyciela przy odpowiedzi w szkole. No i w tym momencie, kiedy został ośmieszony, zaczął się bać przemawiać publicznie. Tak? To jest po prostu notoryczne. Jak ktoś przychodzi z obawą przed przemawianiem publicznym, to w pierwszej kolejności szukamy, czy się coś tam w szkole nie podziało, bo zazwyczaj coś się jednak działo. Zazwyczaj, nie zawsze, ale powiedzmy w 80%. Także, okej. Okay. Ewelina tu widzę z Mają sporo piszą. Okej, okay. Maja napisała, że przerabia relacje z dzieciństwa z rodzicami i wie, jak to rzutuje na relacje damsko-męskie. I również inne. I teraz prawda jest taka, że jak zaczniesz tego szukać, to okaże się, że cały czas odgrywasz jakieś krypty po prostu. Programiki. Także jeśli tego nie zaczniesz robić, nie zaczniesz przyglądać się temu, w jaki sposób funkcjonujesz i reagujesz, to będziesz działać z automatu, a przed tym ucieczki. Więc tylko świadome życie jest w stanie cię wyzwolić i zbudować swoje prawdziwe poczucie własnej wartości. I co ciekawe, nigdy nie jest za późno, bo przychodzą do mnie 70-latki, jest sezon 70-latki i one potrafią zbudować swoje poczucie własnej wartości w nowy sposób. Jeśli one potrafią to zrobić, no to w tym momencie, jak ktoś mi mówi, o już mam 50 lat, to coś dzieje, to mówię, nie, to nie jest za późno, po prostu trzeba zacząć coś robić. Okej. I teraz bardzo różne sytuacje w życiu jeszcze nam się mogą przydarzać, typu wypadki samochodowe, coś podobnego. I one też wpływają na to, że jak my się w życiu czujemy. No dobra, lecimy dalej. Tak, Ewelina, wszystko przed tobą. Jak się za siebie weźmiesz, Ewelina pisała, że wszystko przed tobą. Możesz sobie popytać, czy ktoś tu przerabiał sam, czy za pomocą psychologa. Przerabiaj w każdy możliwy sposób. Poszukaj swojej drogi. To nie jest tak, że jest jedna słuszna ścieżka, tylko ścieżek jest bardzo wiele. Tak, my oferujemy jedną ze ścieżek, dosyć skuteczną, tylko ta ścieżka polega na tym, że czeka, każdy, kto z nami pracuje, w sensie chodzi na warsztaty, nawet na sesje indywidualne, no to dostaje zadania do pracy własnej. Te zadania wykonuje, to wszystko idzie do przodu. Jeśli ich nie wykonuje, kręci się w kółko. Tak to zazwyczaj w życiu wygląda. Jeśli nie jesteśmy niespójni, to będzie wychodzić z każdej sytuacji. Jeśli jesteśmy niespójni, to aha. Okej. Okay. Po prostu odgrywamy cały czas różne programy. Teraz, moi drodzy, żeby sprawdzić, jakie masz poczucie własnej wartości? Okay. No to
Może zrobimy ćwiczenie, nie będę Was pytał, czy chcecie, bo na pewno chcecie. Też nieprzygotowane, ale wartościowe. Zamknijmy oczy znowu. Nagrywamy, Jarek, webinar, także spokojnie. Nagrywamy webinar. Będzie udostępniony później. Zamykamy oczy. Mamy kilka. Skup się na oddechu przez parę chwil. Skupienie na oddechu. W oddechu znajdziesz spokój. Takimi prostymi technikami pomogliśmy już bardzo wielu ludziom. Bo uzdrowienie jest proste. Trzeba się nim po prostu zająć. I teraz zastanów się, pokontempluj przez parę chwil, jak wygląda Twoje życie rodzinne. Mówię o dorosłości. Czyli obecnie, jak to wygląda? O dorosłości, jak wygląda Twój związek. Czy to jest takie życie, jakiego pragniesz? Czujesz, że się spełniasz w życiu rodzinnym, związkowym? Czy jest jakiś może dysonans, albo nie jesteś z nim? Bo to, jak sobie radzisz w różnych dziedzinach życia, pokazuje to, jak się czujesz sam ze sobą. To jest związki, to jest ekspresja, wyrażenie. Twoich wewnętrznych przekonań. Czujesz się wartościowy? Nie będziesz się zgadzał na związki, w których jesteś na przykład poniżany, niedoceniany i tak dalej. Teraz przejdźmy do stosunków z ludźmi. Jak sobie radzisz tak ogólnie? Co ci przychodzi na myśl, kiedy myślisz o stosunkach z ludźmi? Jest jakoś w miarę okej, lepiej, gorzej. Parę chwil. Mówię, nie robimy tu głębokiej psychoanalizy, zresztą nie jestem zwolennikiem tego, co się powszechnie uważa za psychoanalizę. Odchodzi się od takiej typowej psychoanalizy od lat. Dlatego tylko takie o pierwsze skojarzenie, bez jakiegoś wgłębiania. Czy dobrze nawiązujesz relacje, czy nie ma tam lęku, czy nie zgadzasz się na relacje, poczucie własnej wartości. To są relacje w różnych dziedzinach, w których nie zgadzasz na to, co ci nie są. Teraz przenieś się na teren pracy, pomyśl o pracach, które wykonywałeś i którą teraz wykonujesz. Czy to jest praca, która czujesz, że odpowiada ci w pełni? Czy to jest praca, która wyraża głęboką pasję? Czy czujesz się okej z tą pracą? Osoba z wysokim poczuciem własnej wartości i czuje, że coś zaczyna być nie okej, nawet jeśli ma fajną pracę, zaczyna coś zmieniać. Na przykład ja od jakiegoś czasu mówię ludziom, że będę ograniczał przyjmowanie na sesje indywidualne. Mówiłem tych sesji tysiące. Zauważyłem, że można Wam pomóc. Zrobiłem wiele mechanizmów w sobie. Można Wam pomóc
na wiele różnych sposobów. Czasami praca z grupami jest nawet skuteczniejsza od pracy indywidualnej, a jest też zabawa. Więc zaczynam robić, niby robię dalej to samo, ale transformuję cały czas. Testuję nowe rzeczy, wprowadzam i cały czas się bawię tą pracą. I teraz zwróć uwagę jeszcze na kolejną rzecz. Na czas wolny, czyli hobby, pasja, czy masz coś w swoim hobby. Bo jeśli jest to oglądanie telewizji, filmów codziennie, jakichś mydlanych oper, do tego zostałeś stworzony. Okej. Teraz sobie ja. Wróć powoli, spokojnie, sobie, weź kilka oddechów, otwórz oczy. Ludzie, jak ja kocham z wami pracować. To jest wszystko takie proste. To jest to takie proste wszystko. Jak widzę, jak się wam zmienia życie, bo osoby, które zaczynają coś ze sobą robić, wszystkie absolutnie po krótkim czasie przychodzą, bo wow. To się da zmienić. Teraz. Okej. I ktoś wcześniej, chyba Janusz, napisał, że ktoś jest ekspertem w swojej pracy, a w domu już jest nie najlepiej, na przykład. Tutaj mówimy o pewności siebie. I jeszcze coś nie do końca gra. Bo w pewnych dziedzinach potrafisz to wyrazić, tak? Czujesz się świetnym ekspertem, dobrze. Czyli tutaj jesteś pewny siebie, ale już w innych dziedzinach może nie jest tak dobrze. I teraz globalne poczucie wartości, tak napisał chyba Janusz, polega na tym, czyli takie głębokie poczucie wartości polega na tym, że jak widzisz, że coś jest nie tak, to po prostu zaczynasz to zmieniać. Tak, bo to mało kogo życie jest idealne, ale ludzie, którzy są pewni siebie, wiedzą, że mogą zmienić to. To jest przejęcie kontroli nad tym. I teraz ja się napisał, jak można mówić o poczuciu własnej wartości, jeśli twoje miejsce według teściowej zajął pies. Więc odpowiem ci, Kazimierzu, mnie nie obchodzi. Znaczy, mam cudowną teściową. Tak, zacznijmy od tego. Świetna jest. Ale gdyby ona nagle zaczęła uważać mnie za istotę, mało, ale teściowa to teściowa, mówią, tak? Żartuję teraz. Że mam super teściową, ale w momencie, w którym ona nagle zaczęłaby uważać, że pies jest więcej warty ode mnie, pomyślałbym sobie, ale biedna kobieta. Tyle. Nie dotknęłoby mnie to w żaden sposób. To, co ktoś myśli o tobie, nie ma znaczenia, jeśli czuję swoją wartość. I może to nie jest tak, że ja mam idealne poczucie własnej wartości, ale czasami się łapię na jakichś drobnych rzeczach, ale od razu wiem, że chwila, chyba się tym zapędziłem, tak? Czemu się mam źle czuć, że ktoś mi coś powiedział? To się praktycznie już teraz nie zdarza, no ale powiedzmy, że jest to możliwe. Więc w tym momencie to, co mówią inni, nie ma wpływu na ciebie. To, co myślą inni, nie ma wpływu na ciebie, bo ty sam znasz swoją wartość, prawda? Także nie ma znaczenia, co kto sobie pomyśli. I teraz znaczenie ma to, jaki mamy system przekonań. Jeśli ktoś uważa, że równowaga to mit, to będzie żył takim życiem. Jeśli ktoś na przykład tutaj, o Janusz też napisał, że równowaga to jest mit, to wiemy, że nie może być w jego życiu równowagi, ponieważ Januszu, dopiero jak uzna, że coś może istnieć, to po prostu zaczyna istnieć. Z tym, że równowagi nie należy rozumieć jako konstant. Równowaga to jest, jakbyś miał wagę, tak? I tu jakąś szalkę i tu szalkę. I trzeba założyć, że któraś szalka zawsze będzie przeważać. Więc równowaga to jest ciągła uważność, żeby pilnować, dokładać, ok? Tu dobrą myśl, tu dobre, tu coś znowu innego. Tak, żeby równowaga to jest cały czas zmienna. Jeśli szukasz w życiu stałości, to się na pewno pomylisz, ponieważ w życiu wszystko się zmienia. Tylko, że można mieć równowagę nawet w czasie kryzysu.
Można żyć w harmonii nawet w czasie kryzysu. I o czymś takim tutaj mówimy. Teraz, moi drodzy, powiedzcie mi, jakie są wasze doświadczenia po tym naszym, bo trochę parę rzeczy mówiłem, odniosłem się do tego, co podpisaliście. Jakie są wasze doświadczenia po tym ćwiczeniu krótkim? O, Sebastian napisał, równowaga to ciągłe balansowanie. Pytam o wasze doświadczenia, ponieważ jeśli zauważyliście, że coś jest nie do końca tak, to znaczy, że trzeba przyjrzeć się temu tematowi bliżej, czy związkom, czy stosunkom z ludźmi. To nie znaczy, stosunki z ludźmi nie znaczy, że każdy ma cię lubić. Absolutnie, nie? Wiele osób nie będzie cię lubiał. Wiele osób polubi mnie dlatego, że się tu pojawiłem, tak, i coś mówię, a wiele osób mnie nie polubi za to samo dokładnie. Także nie szukamy tu akceptacji, tylko szukamy tego, na ile jesteśmy w stanie z ludźmi budować relacje. Krzysiek napisał, wie, co trzeba zmienić. Okej. Okay. Ewelina jest w średnim czasie teraz prawie na wszystkich płaszczyznach. Więc, kochana Ewelino, mam dla ciebie wyśmienitą wiadomość. Średni czas na wszystkich płaszczyznach to jest idealny czas, żeby zdjąć się ze siebie. Agnieszka, dało jej to coś do zrozumienia. Widzisz, słuchajcie, to jest takie proste. Zaczynasz popatrzeć, okej, okay, jak wyglądają moje związki, jak wyglądają moje relacje z ludźmi, jak wygląda moja praca, czy mam jakąś pasję, czy coś lubię robić, tak, czy się tym zajmuję. I zaraz widzisz, że wszystko gra, czy coś jednak nie gra. W momencie, jak uwierzysz w siebie, nawet jak masz ciężki czas i coś ci się popsuje, bo to nie jest tak, że jak wierzysz w siebie i jestem taki super i fajny, już wiem, kim jestem i w ogóle mieszkam sobie w tym ciele, tak, ale jak to ciało stracę, to też nic mi się nie stanie, to zresztą jest w końcu dochodzi. Ale rzeczy się ciągle wydarzają, tak? Jesteś ciągle w interakcji, ciągle musisz podejmować działania. Czasami mniej tych działań, czasami jak dobry wojownik, to jest taki wojownik, który czasami wyjdzie po prostu na pole walki i łupie po prostu co tam trzeba, tak? Walczy, działa, broni się i okej, okay, ale potem dobrego wojownika przychodzi czas retreatu. Wojownik powraca i potrzebuje zrekuperować swoje siły. Potrzebuje się można powiedzieć zrekuperować? Żona powiedziała. Wiecie, o co chodzi. W każdym razie chodzi o to, że wystarczy się przyjrzyjmy temu, czy to życie jest wyrazem mojej głębokiej wartości. Tak naprawdę okej, okay, Dorota ucieka. Uciekaj, Dorota, byle w dobrą stronę. Jak ucieczka, to tylko do przodu. Czy to moje życie jest naprawdę takie, jakbym chciał? Bo praktycznie rzadko, kiedy ono takie będzie, ono może takie być okresami pewnymi. Potem rzeczywistość daje ci różne testy, zabawy do zrobienia, do załatwienia, do rozwiązania. I twoim zadaniem jest sobie w spokoju wewnętrznym załatwiać i poprawiać różne dziedziny życia. Także, o, Sebastian, z chęcią umówisz się na prywatną sesję. Zapraszam cię, także nie ma problemu. Zresztą za tydzień jestem w Londynie, nie wiem, co wiesz, Sebastian, ale będziemy przyjmować w Londynie za tydzień. Także przyjmujemy zapisy, jakby coś możecie do mnie napisać. A jak nie, to jestem w Polsce, Kraków, Warszawa, Warszawa rzadko ostatnio, ale Kraków, Katowice. I teraz, okej. Okay. Czy jeszcze jakieś interesujące pomysły, wglądy? Spróbujcie sobie to ćwiczenie zrobić po tym webinarze, bo teraz to się tak trochę tym bawimy, tak? Robimy to bardzo krótko, pokazujemy wam tylko mniej więcej ścieżki. Przepraszam. Młodość, nie radość, jak to mówią. Chciałem już powiedzieć starość, ale byłoby negatywne programowanie. W rozwoju osobistym bardzo trzeba zwracać uwagę na język, który się operuje, bo to też programuje umysł, dlatego... Okej, okay, lecimy dalej, kochani. Warto się po prostu przyglądać po sesji, jak funkcjonujemy w tych zakresach. Jak w którymś zakresie funkcjonujesz nie tak, zacznij po prostu nad tym
kontemplować. Moi drodzy, jakie są takie przykładowe wskaźniki za obniżonej samooceny, tak, taki braku wiary w siebie? Na przykład, tu widzimy nadmierna samokrytyka. Widzimy tutaj Maja dość intensywnie. Ciekawe, co to za Maja, tak się zastanawiam. Wspomaga tutaj moje procesy, chyba się domyślam. Chyba to Maję znam. Maja, znam cię. Przepraszam. Moi drodzy, nadmierna samokrytyka. Są tu osoby, które się nadmiernie samokrytykują, na pewno są. A nie znam Mai. Ok. Są tu takie osoby, które sobie lubią tak dowalić. Po prostu, ach, jestem do niczego. O, znowu mi się nie udało. Tak myślałem, że są. O, Ewelina nawet. Ewelina, która jest w średnim okresie. Ok. Czyli wszystko, co nadmierne. Nadmierna samokrytyka. Nadmierna też nie siebie, tak? Czyli brak kontaktu z rzeczywistością. To jest brak. Przepraszam Was, moi drodzy. To jest brak. Dziękuję. Na starość też mi podasz? Mówi, że tak. Wow. Ok. To jest brak kontaktu z rzeczywistością, samokrytyka. Tak? Czyli nie widzimy sprawy takimi, jakimi są, tylko sami podcinamy sobie skrzydła. To oczywiście zazwyczaj perfekcjonizm, tak, ja nawet nie wiem, czy zaraz nie mamy tu gdzieś perfekcjonizmu. Perfekcjonizm to jest brak poczucia własnej wartości, ponieważ brak pełnego poczucia własnej wartości, ponieważ osoba, która próbuje być perfekcyjna, skazana jest na niepowodzenie. Co innego jest dążyć do ideału, a co innego jest być niezadowolonym z tego, kiedy tego ideału nie uda nam się osiągnąć. Bo nie uda nam się zawsze osiągnąć tego, co chcemy. Więc w tym momencie wskazujemy się sami na porażkę od czasu do czasu. Ok. Co dalej mamy? Poddawanie się przed osiągnięciem celu. Aha, bardzo wiele osób to zna. Po pierwsze ustalamy sobie cele, które potem porzucamy. Wszystkim nam się to przydarzyło. Ale bardzo często jest tak, że nawet mamy jakiś fajny cel, ale brak wiary w siebie sprawia, że po prostu odpuszczamy. I większość z nas przynajmniej w jakimś zakresie nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli. Także to jest kolejna rzecz. Moi drodzy, czyli jak wiecie, że nie osiągacie celu, no to wiecie, że macie problem z samooceną. Następna rzecz. Lęk przed podejmowaniem decyzji. Stałem przed chwilą, jak wracałem z gabinetu, no pojechałem coś załatwić w centrum handlowym. Tak też bywam w takich miejscach czasami, nie tylko w lesie siedzę i medytuję. I jak kupowałem coś, to stała taka dziewczyna, około 18 lat może, z koleżanką, powiedziała do tej koleżanki, tak, stała za mną w kolejce i mówi, wiesz co, wiesz jak ja mam z podejmowaniem decyzji. No, zawsze się tak waham, i się boję, no boję się podejmować decyzji, tak, mówię, o, będziemy o tym mówić na webinarze akurat, ale nie zaczepiłem jej, ale przydałoby się takiej dziewczynie, która boi się podejmować decyzji, żeby popracować po prostu nad pewnością siebie. Także perfekcjonizm, o którym wspominaliśmy, nie uda nam się być zawsze idealnym. Część bycia człowiekiem to jest bycie nieidealnym. Jeśli chcesz być idealny, to bądź idealny w swojej niedoskonałości i dąż do ideału. Tyle na temat. Każdy perfekcjonista wskazuje się na porażkę. Każdy chce sobie gdzieś tam dokopać. Osoba, która nie chce sobie dokopać, która czuje swoją wartość, dlaczego mam kopać sam siebie, nie będzie perfekcjonistą w tym rozumieniu, w którym powszechnie jest to rozumiane. Także nie znalazłem jeszcze, nie spotkałem w życiu szczęśliwego perfekcjonistą. Jak jesteś perfekcjonistą, naucz się trochę odpuszczać
i daj sobie szansę popełniania, możliwość popełniania błędów, bo i tak będziesz je popełniał. Z tym, że popełniając błędy, ucz się na tych błędach. Tak? To jest droga ku doskonałości. No to jest takich kilka, moi drodzy. Ja tu mam całą listę na warsztatach, teraz w Londynie. Mamy całą listę tych rzeczy. Przepraszam, które przeszkadzają nam, tak jak ten kapel teraz, które przeszkadzają nam dobrze żyć. Także wywyższanie się, moi drodzy. Kiedyś wydawało mi się, brak zdecydowania też, to jest brak wiary jeśli dziecka, od dziecka byłam porównywana z innymi, zaraz wrócimy do wywyższania się, porównywana z innymi w tym sensie, że ja byłam gorsza. Miałam niskie poczucie własnej wartości i wiary w siebie. Częściowo się z tym uporałam, ale i tak gdzieś potrzebuję zewnętrznego wsparcia, na przykład od przyjaciół, w sensie, że nie wychodzi to samo. Czyli teraz tak, skoro już wiesz, Karolina, jakie metody na ciebie działają, to wspieraj się swoimi przyjaciółmi. Tylko pułapka tkwi tutaj, że jak nie będzie przyjaciół, to co wtedy zrobić? Jedyna opcja na dobre, szczęśliwe życie, to jest przerobić to tak, żebyś była pewna siebie i czuła się wartościową osobą. Jak siedzisz sama na bezludnej wyspie i jak masz grono przyjaciół przy sobie. Ponieważ jeśli czerpiemy pewność siebie z zewnątrz, to w tym momencie prędzej czy później trafi się ktoś, kto zacznie tobą manipulować. Ponieważ będzie dawał ci pewność siebie, po czym następnie będzie chciał coś od ciebie i tą pewność zabierze. Jeszcze ci dołoży. I ty, żeby tą pewność siebie odzyskać, wtedy będziesz robiła to, co ta osoba chce, a nie o to nam w życiu chodzi. Także trzeba zbudować niezależną pewność siebie i nie warto zaprzestawać. I teraz, jeśli byłaś poniżana, tak, to takie osoby mogą reagować później, albo czują się takie biedne w życiu, tak, no, nie warto, jestem gorsza i tak dalej. Albo piłeczka idzie w drugą stronę i czują się lepsze od wszystkich. Ale tak naprawdę, jak się czują lepsze od wszystkich, to znaczy, że mają kompleks niższości. Nie ma osoby, która się wywyższa, która by nie miała kompleksu niższości. Przynajmniej ja takiej nie spotkałem. Także jak widzę kogoś, kto się wywyższa i jest taki to w tym momencie wiem, że o, jaka biedna, zakompleksowana osoba. Dobra. Co jeszcze tu mamy ciekawego? Wywyższanie się. Jak Maja tu widzę aktywnie działa. Maja, czy to jest ta Maja, którą znaczy nie, bo się chyba nie dowiedziałem. Ale dostaniesz etat, słuchaj, na webinarach. Jak pracować nad poczuciem własnej wartości? No i tutaj, moi drodzy, to jest tak naprawdę cała kwintesencja tego, jak żyć. Bo żeby dobrze żyć, trzeba zacząć nad sobą pracować. Napisała, że się nie znamy. Wow. Maja, pisz, pisz, śmiało, śmiało. Ja właśnie ten webinar chcę tworzyć z ludźmi. Dlatego właśnie patrzymy cały czas na teksty, dlatego jest cały czas interakcja, bo ten webinar jest dla Was. Dla mnie największy fun jest wtedy, kiedy Wy zaczynacie łapać, o co chodzi, zaczynacie pracować nad sobą i to jest mój wkład w ten świat. Po prostu. Jak komuś coś się zmienia na lepsze, to ja jestem szczęśliwy. Poza tym też jestem szczęśliwy. Z tym, że fajnie też mieć dodatkowy powód do radości. Więc jak najbardziej Maja, śmiało, śmiało, śmiało pisze. Teraz tak. Jak pracować nad sobą? Moi drodzy, jakie macie metody? Śmiało, piszemy. Jak możemy nad sobą pracować? Jest kupa rzeczy, które możecie dla siebie zrobić. Patrz, nie chcą pisać. Małżonko. Była tu długa dyskusja z małżonką. Psychoterapia. Małżonka się za jakiś czas ujawni na webinar. Chyba, że nie. Ja już to czuję moim sercem, bo to wypowiaduje prawdę. Moi drodzy, psychoterapia. Wiem, takiego męża to zaraz na psychoterapię. Co on tu opowiada? Medytacja. Świetnie. Samorealizacja, inwestowanie w rozwój. Brawo. Medytacja. Ćwiczenia z lustrem, tak? Jakieś techniki. Nie wiem, co z tym lustrem chcesz robić, ale prawdopodobnie chodzi o to, żeby na przykład stawić tutaj i
Chyba parę dni temu komuś na sesji mówiłem, żeby wyobraził sobie lustro. A parę czy parę dni wcześniej komuś też zadałem zadanie, żeby wrócił do domu, siadł nago przed lustrem i pokochał swoje ciało. Niech ćwiczy tak długo, dałem techniki, aż pokocha swoje ciało. Na przykład. Albo można patrzeć sobie w oczy i mówić, że się kocha. Teraz tak, akceptacja. Zrobić coś, z czego będę dumna. Tak, zrobienie czegoś, z czego będziesz dumna, to jest chwilowe. Chwilowo ci się podkręci, ale tak naprawdę nie zbuduje głębokiego poczucia własnej wartości. A co nie znaczy, że nie należy tego robić. Czyli mamy akceptacja, wychodzi ze strefy komfortu. Mówienie do lustra, mówi, że się kocham, to jest bardzo dobre. Ja miałem taki okres, po prostu patrzyłem do lustra i widziałem swoją duszę w lustrze. Przez oczy. Bardzo dobre ćwiczenie. Możecie sobie zrobić takie ćwiczenie. To jest ćwiczenie, które zmieniło moje życie. Tylko ja naprawdę zacząłem w pewnym momencie, jak zacząłem patrzeć w to lustro, to zacząłem widzieć swoją duszę, ale nie w znaczeniu, że mi się coś tam pozmieniało. Zacząłem czuć swoją duszę, patrząc w oczy. Jest bardzo, bardzo serdecznie to polecam. Są chyba o czymś podobnym napisałem w mojej książce. Autohipnoza uzdrowi twój umysł. W codziennych sytuacjach ćwiczymy uważność. Refleksologia, Sylwia. Okej. Refleksologia może nam pomóc, bo idzie z poziomu fizycznego, z tym, że trzeba pamiętać o przerobieniu poziomu psychicznego. I teraz mamy wiele opcji. Mamy opcje, tak. Słuchajcie, macie do internetu, wszyscy. Więc oglądacie mistrzów różnych, motywatorów, mistrzów duchowych. Oglądacie ludzi, którzy coś wiedzą. Na przykład ktoś napisał, Brian Tracy radzi, by codziennie mówić do siebie, lubię siebie plus afirmację. To też jest dobra metoda. Tym, że ta metoda nie pozwoli wam wejść głęboko, poczytać Pismo Święte. Bardzo dobry pomysł. Dobrze mieć Pismo Święte lub świętą inną księgę, nie musi to być Pismo Święte, na chybił trafił otwierać i czytać. Bardzo dużo mądrości. A teraz macie mistrzów duchowych różnych. Teraz jak będziecie sobie tylko powtarzać sugestie, czyli kiedyś się używało takich hipnozy, czyli chodźcie na sesję hipnozy, nawet niektórzy, znaczy ja bym nie nazwał ich terapeutami, tak? Ale okej, powiedzmy, że hipnoterapeuci tak pracują, że idziesz do niego, on podaje parę sugestii i ty wychodzisz i po prostu te sugestie, przepraszam, z tobą zostają. Z tym, że nie jest to terapia, też dlatego do końca dla mnie, ponieważ żeby naprawdę zrobić ze sobą porządek, trzeba wejść głęboko w siebie, trzeba aktywnie ze sobą pracować. Czyli dziękować za to, że jestem, to można robić też w trakcie. I żeby zrozumieć siebie na głębszym poziomie, potrzeba wam albo transu, albo medytacji. I tych dwóch rzeczy. Czyli takie proste transy robiliśmy teraz w tych dwóch ćwiczeniach. Zaraz zrobimy jeszcze jeden, związany z energią też. I tak naprawdę nie ma innej drogi niż zaglądanie w siebie. Czyli siadasz, odczuwać wdzięczność. Bardzo dobra metoda. Wdzięczność, miłość. I teraz jak się nie nauczycie być uważni, tylko na każdym webinarze mówię o przeczytaniu Potęga Teraźniejszości Eckharta Tolle, na każdym. Jest bardzo prosta książka, do której ja wracam po tylu latach. Wracam, otworzę sobie, poczytam, albo zobaczę sobie filmik z Eckhartem i to pomaga mi w codzienności ćwiczyć uważność, czyli wiedzieć, co się w ogóle we mnie dzieje. Warto chodzić na różne warsztaty, dlatego my organizujemy warsztaty i dlatego zapraszam Was też na warsztaty. Teraz będziemy w przyszłą sobotę w Londynie. Podejrzewam, że nie ma tu samych ludzi z UK. Tylko, o, Ewelina ją czyta, no brawo. A Ewelina, powiedz mi, czy zajęłaby się rozwojem osobistym, gdybyś nie było Ci źle w życiu? Nie musisz pisać, bo chyba się domyślamy. Tak, wie, ktoś z nas się zajmuje sobą dopiero kiedy jest. To jest tak jak z mną, jak już boli, to trzeba i to zrobić. Okej. Moi drodzy. Także mamy te metody. Wiecie mniej więcej, jakie są metody. Czyli książki,
szkolenia, warsztaty, filmiki na YouTube, ciągła obserwacja siebie, kursy mindfulness. Co jeszcze? O, Ewelina może się pojawi. To Ewelina, to jak będziesz, jeśli uda ci się pojawić w sobotę przyszłą, to na warsztatach, to powiedz, że to ty jesteś ta Ewelina z Lodina. To bardzo ciekawe. Jak się będzie pracowało szybko na warsztatach. Okej. Okay. Webinar ma trwać jeszcze, nie wiem, zazwyczaj do 10 kończymy, a może pół godzinki jeszcze. To zależy od was, tak. Tak. Także ja postanowiłem, że to wy prowadzicie ten webinar, ja tylko tak mniej więcej jakieś ramy nakreślam tutaj. Kurs Vipassany, o, zapomniałbym, słuchajcie, świetna sprawa Vipassana, tak, to jest zupełnie niezwiązana z żadną religią technika. Warsztaty są dokładnie, wejdź na stronę Polish Success Center na Facebooku, są na końcu, będzie informacja. Jeśli chcesz przyjechać na warsztaty, one są w Londynie, teraz nie pamiętam dokładnie gdzie. Może jest Tomek, nie pamiętam teraz w którym miejscu to robimy w Londynie w tym momencie. Jeśli jest Tomek, to śmiało napisz, a jak nie, to jest na stronie PST. Także metod macie wiele, więc nie możecie powiedzieć, jeśli jest wam źle w życiu, to jeśli jest wam źle w życiu, to nie możecie powiedzieć, że nie będziecie to zrobić. Od tej chwili, od tego webinaru, jeśli widzicie się jutro, nie jesteście szczęśliwi, albo chodzicie i narzekacie, że w pracy jest nie tak, że ta moja żona, albo ten mój mąż, to jest owaki, albo szef jest taki, albo owaki, to znaczy, że nie przejęliście odpowiedzialności za swoje życie, bo macie tyle metod, które możecie wykorzystać. Zresztą jak chcecie jakiejś prywatnej konsultacji, możecie nawet do mnie maila napisać, na końcu będzie informacja, tak? Jeśli potrzebujecie jakiejś informacji osobistej, nie chcecie tu pisać, ja bardzo chętnie wam pomogę, nawet przez maila, nakieruję was na to. Także nie możecie powiedzieć, że gdzieś jest wina, że wina jest w dzieciństwie. To się bardzo często zdarza, bo że ludzie obwiniają swoje dzieciństwo, ale słuchajcie, no ktoś ma 50 lat i mówi, o, ja to mam takie życie, bo mama mnie źle traktowała, tak? Ale mówię, halo, to było 40 lat temu, 50 lat temu, 30 lat temu. Jeśli wziąłbyś odpowiedzialność za swoje życie, to byś to już robił, ale ty wybierasz cierpieć. Jak wam się przypomni, że cierpicie, inaczej, jak będziecie cierpieć i będzie wam tak źle i będziecie narzekać, sobie przypomnicie, to tutaj kontroluje wasze życie. Bo to wy wybieracie to cierpienie, wy wybieracie lęki, wy wybieracie te wszystkie niefajne rzeczy. Więc jak sobie tylko zaskombinować, oj, jakie to życie jest ciężkie, przypomnij sobie o tym, że możesz coś z tym zrobić i zacznij coś robić. Wszystko zależy od ciebie. I teraz, moi drodzy, tak się zanurzmy chwilę. Na początku pytaliśmy, czym jest szczęście. A teraz, czym jest pełna moc w życiu w takim razie? Bo tytuł webinaru to jest jak uwierzyć w siebie i zacząć naprawdę żyć. Czyli żyć naprawdę z pełną mocą swoich możliwości. Czyli żyć w pełnym spełnieniu. Kochani, co dla was oznacza, tak, życie takie, pełne życie? Czy jest coś takiego jak pełne życie? Widzicie mnie? Bo tu cisza, echo. O, nie wiem, czy nam się... Okej, okay, dobra, o. Przez chwilę nie widziałem waszych tekstów. Okej, okay, zobaczymy, czy tam razy do góry troszkę przewinąć. Żebyście napisali tutaj wcześniej. Okej. Dobrze. Kurs Vipassany medytacji, to było, gdy... Aha, dwie warsztaty. I faktycznie, nie piszecie za dużo, ale coś tu się pojawia. Coś się pojawia. No, teraz nie widzę, co piszecie w tym momencie. Zablokował się komputer. Zablokował się komputer.
Kochani, zawiesił mi się komputer na chwilę, tak to wyglądało. Okej, okay, ale już jestem. Życie w szczęściu, w zgodzie z samym sobą. Spokój, zadowolenie. Dokładnie. Moi drodzy, pełna moc to jest po pierwsze zrozumienie, kim jesteśmy w życiu. Tak? Co my tutaj robimy? To nie jest możliwe bez jakiejś głębszej pracy nad sobą. Życie w tu i teraz. Tak, nie ma pełnej mocy bez życia w tu i teraz. Trzeba się nauczyć być w tu i teraz. Jasność, lekkość, poczucie spełnienia. Wszystko jest tak. Poczucie, że wszystko jest tak, jak powinno być. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Bo ja nawet w życiu, jak jest coś trudnego, albo jak coś ciężko się dzieje, tak, są jakieś trudne sytuacje, i tak wiem, że jestem tam, gdzie powinienem być. Że jestem na dobrej drodze. Czasami gdzieś tam z tej drogi zboczę sobie parę kroczków, ale chwila, moment, zaraz sobie przypominam, wracam na główną drogę. Mam poczucie, gdzie powinienem być, a to jest możliwe poprzez świadome życie. I to świadome życie trzeba pielęgnować. Żyć w zgodzie ze sobą i ze swoimi wartościami, czyli poznać, czym są twoje wartości tak naprawdę. A to znowu, żeby rozpoznać, czy są twoje wartości, a nie wartości narzucone przez społeczeństwo, bo czytałem parę dni temu artykuł o kanibalach, którzy całkiem nieźle się jeszcze mają chyba w Nowej Gwinei, nie pamiętam, chyba tak, chyba Papua Nowa Gwinea, że są jeszcze kanibale, tak? Że tam kogoś zjedli 20-30 lat temu nawet kogoś. Są jakieś tam, chyba Rockefellera, tak? Także moi drodzy, rozeznanie, czym są twoje wartości, a nie wartości narzucone przez społeczeństwo. One się będą w dużej mierze pokrywać, ale nie wszystkie będą. Także ta pełna moc to jest takie poczucie, że jestem dokładnie w tym miejscu, gdzie powinienem być. Czuję, że mam powerem, się zajmiemy za chwilę, bo w tamtym tygodniu byłem na wyjeździe, dużo medytowałem i ćwiczenie mi przyszło, które zresztą też na warsztatach będziemy robić w różnych wariantach, w innym wariancie trochę. Ale o tym, żeby pamiętać, że my w sobie mamy cudowną moc. Tą moc możemy też czerpać z zewnątrz. Tą mocą możemy się doładowywać. Także czasami nawet jak brakuje nam mocy, no to możemy się doładować, możemy tego się nauczyć. Ale pełna moc płynie tak naprawdę z wnętrza. To jest w ogóle podstawa dobrego życia. I teraz jakiś czas temu ktoś jeszcze pisał do mnie, jak ma wychować dzieci, w jaki najlepszy sposób wychować dzieci swoje. To jest jedyna opcja, która naprawdę tym dzieciom może pomóc, taka porządna opcja, to jest znowu nauczyć się samemu świadomie żyć. Bo jeśli samemu się tego nie nauczysz, to nie będziesz w stanie nauczyć tego dzieci, jeśli nauczysz tego swoich dzieci, to skazujesz je w tym momencie na cierpienie. Więc świadome życie to jest odkrywanie prawdziwych siebie. Pełna moc płynie ze świadomego życia. Także moi drodzy, nie macie innej opcji, niż zacząć świadomie żyć. Bo jeśli nie zaczniecie tego robić, to skazujecie siebie na cierpienie i skazujecie innych wokół na cierpienie. O, bardzo dziękuję za miłe słowa. Także ja w życiu nie byłem na wielu webinarach, nie wiem, jak wyglądają inne webinary, ale traktując z wami, widzę, że to, co mam do przekazania, trafia do bardzo wielu osób. I wiele osób zaczyna coś po prostu ze sobą robić. Tak? Bo wiadomo, że jest nas tutaj sto parędziesiąt osób na webinarze. I część z was na pewno, przynajmniej część z was wykorzysta to, czego się dowiadujecie. A jak już zaczniecie coś ze sobą robić, to już jesteście w domu. W prawdziwym domu, czyli sobie. Tu jest prawdziwy dom. Okej. Okay. Dobra, to może jakieś małe ćwiczonko, kochani. O, Ela napisała, że wybaczać sobie błędy, to jest też część wysokiej samooceny. Daj sobie prawo popełniania błędów, ale niekoniecznie. Okej. Niekoniecznie winienie się za nie. O, Maja leci. Maja, to zapraszam Cię na przyszłe webinary, bo tutaj się wydzielałaś, to jest ciekawie. Życzę udanego zachowania równowagi. Trzymaj się. A my, kochani, bierzemy się o, nawet moja małżonka by tak pozdrowienie. Przyjemnością służę tymi informacjami. I tutaj Romek napisał fajną rzecz. Jest życie w świadomości. To jest świadomość tego, że życie to nie jest albo że życie to nie nasz umysł, albo że życie to nasz umysł.
Bo zależy z jakiej perspektywy spojrzysz. Nasz umysł kreuje różne rzeczy i czasami nam się wydaje, że to jest nasze życie, ale czasami umysł inaczej. Patrząc z drugiej strony, całe życie to jest kreacja naszego umysłu. Teraz, jak zapanujesz nad tym umysłem, to panujesz nad całym życiem. Tak w skrócie. Więc Romkowi prawdopodobnie chodziło o to, że my nie jesteśmy naszym umysłem. A to jest jedna z najważniejszych rzeczy, a tak naprawdę to jest jeden z najważniejszych stanów świadomości, jakie powinniśmy osiągnąć. Jeśli chodzisz gdzieś na terapię na przykład przez wiele lat, ale nie pracujesz nad tym, żeby dotrzeć do pewnych poziomów świadomości. Nie do traum, nie mówię tu o traumach. Bo w momencie, jak dotrzesz do pewnych poziomów świadomości, uwalniasz się automatycznie od traum też. I to bardzo wielu traum. Także ta droga przez przepracowywanie traum to ma być tylko krok, który ma ci pomóc dojść do prawdziwej, głębokiej świadomości. Ale w momencie, kiedy wejdziesz w prawdziwą, głęboką świadomość, potrafisz ją utrzymać, świadomość tego, kim jesteś, wszystkie traumy od ciebie odpadają. Terapia staje się niepotrzebna. Ostateczną terapią jest świadomość. Więc pamiętajcie o tym, że nawet jak korzystacie z różnych metod, tak naprawdę chodzi o to, żebyście się dowiedzieli, kim naprawdę jesteście. Ale na głębokim poziomie, nie na poziomie umysłu. Dlatego teraz popracujemy trochę nad poczuciem własnej wartości. Zamykamy oczy. I zrobimy bardzo prostą rzecz. Ponieważ nasz umysł jest cudownym narzędziem, które możemy wykorzystać na różne sposoby. O. Ewelina, zaraz odpowiem panu. Więc umysł jest potężnym narzędziem, które nie tylko naszą rzeczywistość, ale też potrafi wchodzić w interakcję z tą rzeczywistością. Dlatego teraz poproszę cię, żebyś na chwilę poczuł że zawiadujesz energią. Ty potrafisz zawiadywać energią. Ty potrafisz ściągać energię i wysyłać energię. Tak naprawdę żyjemy w polu matrycy energetycznej. Teraz robimy bardzo fajną rzecz. Bardzo fajną rzecz. Poproszę cię, żebyś przez jakiś czas skierował swoją intencję na moc wszechświata. Powiedz sobie w ogóle jakieś źródło energii. I wyobraź sobie, że tą energię, tą moc, tą siłę, to co ci wzmocni, to co ci da, czy pogłębi, czy napędzi, czy wyzwoli, czy wzmocni twoje poczucie wartości tego, że jesteś naprawdę potężną istotą. Wyobraź sobie, że taką energię wdychasz do siebie. Mogą zwrócić uwagę na to, że udostępniamy teraz po prostu portal takiej energii. Możecie z tego skorzystać. Osoby, które nie pracowały z energią, nie potraktują to ćwiczenie jako wyobrażenie. Po prostu je zrobią. Na każdym wdechu wypełniasz swoje ciało energią. Ta energia może mieć jakiś kolor, tylko ci pasuje. I wypełniasz najpierw całe ciało, obszar ciała fizycznego. Możesz sobie wyobrazić, że na wdechu wciągasz tą energię do siebie, do płuc lub do stosu słonecznego. A może nawet i do głowy, jeśli chcesz, że wdychasz do głowy. Zrób to intuicyjnie. Naszym biznesem jest intuicja. To jest najlepszy biznes na świecie. To jest mój biznes życiowy. Intuicja. Reszta to są dodatki. Czyli robisz wszystko intuicyjnie. Wdychasz, a na wydechach tak jakby rozpraszasz tą energię. Teraz połącz to z rozpraszaniem.
wysyłaniem tej energii do miejsc, które tego potrzebują. W zakresie twojego ciała fizycznego. Czyli wdychasz, na wydechach rozprzestrzeniasz tą energię w swoim ciele. Naprawdę, ponieważ twój umysł kreuje swoją rzeczywistość, po prostu to zrób. Pobierasz energię, wstajesz do swojego ciała. Ponieważ ciało fizyczne jest jednym z wielu ciał, które posiadasz, to jest oczywiście pewien z konceptów, tak? Znowu nie wchodzimy tu w teorię, tylko chcemy, żebyś poczuł dzisiaj swoje pole energetyczne. I wdychasz teraz, ale czujesz jakby twoje ciało fizyczne, a tak naprawdę ciało energetyczne się rozszerzało. Wdychasz moc, wdychasz siłę, wdychasz energię. Wdychasz poczucie, że jesteś częścią tego wszechświata. Wdychasz poczucie, że jesteś potężną częścią tego wszechświata. Być może tego nie czujesz, ale jesteś cząstką boską. Każda cząstka boska, potężna. Jeśli nie wierzysz w Boga, nie szkodzi, załóż, że zawiadujesz energię. Wdychasz moc. Teraz daje ci siłę, daje ci energię. Teraz wdychasz, ale wydychasz tak, że tworzysz wokół siebie. Tak rozszerzasz swoje ciało. Możesz pogłębić oddech i budujesz mocną strukturę energetyczną. Na przykład w postaci jajka wokół siebie, kokonu. Jakie praca z energią, to jest taka zabawa, nie zbiera rady. Wow. Się trochę popracuję z energią, ale więc wdychasz i rozszerzasz swoje pole energetyczne. Budujesz wokół siebie energię, która pomaga ci odkryć swoją własną moc. I choć teoretycznie ściągamy tą energię z zewnątrz, tak naprawdę cały czas jest to praca wewnętrzna. I teraz naładuj się tą energią i jeszcze do tego powiedzmy, że pole energetyczne, szczególnie okolice serca, wypełniasz energią światła i miłości. Energią, która oznacza powodzenie. Teraz, ponieważ żyjemy w polu energii, mówimy przepiękną rzecz. Pamiętaj, nie musisz tego wszystkiego od razu super czuć. Po prostu rób najlepiej, jak potrafisz. Pomyśl o wszystkich uczestnikach webinaru. Jest nas tutaj teraz ponad 100 osób. Wyobraź sobie, że wdychasz tą cudowną energię i energię miłości i wydychasz ją do wszystkich uczestników tego webinaru. Spędźmy na tym pół minuty, minutę. Zrób najlepiej, jak potrafisz. Wielu z was, prawdopodobnie nawet większość z was, poczuje, wow, co się dzieje. Wysyłamy energię wszystkim innym uczestnikom webinaru. Na wdechu wypełniasz się energią, na wydechu dzielisz się nią. To tak naprawdę wzmacnia ciebie. Dobre życzenia, wysyłasz innym dobre życzenia, miłość, życzenie powodzenia, życzenie odkrycia siebie, życzenie wzmocnienia siebie.
Teraz wszyscy wypaliśmy coś dobrego. Energia ciała, tak? Czyli jest tego typu energia, że więcej wysyłamy, no i wyjmujemy. Więc teraz możecie powrócić, weźcie sobie kilka oddechów jeszcze. I wróćcie. Napiszcie, jak się czujecie teraz. Okej. Dobra, wracamy, moi drodzy. Czy zmienił się wasz stan? To znaczy, to bez medytacji ani rusz. Nawet nie tyle bez medytacji, tak? Bo okej, ktoś może powiedzieć, nie medytuję, ale bez uważności ani rusz. Bez uważności ani rusz, a medytacja tak naprawdę jest ćwiczeniem do uważności. Tomasz się czuje normalnie. Więc Tomasz proponuje ci, żebyś to ćwiczenie porobił sobie przez kilka minut, 5-10 minut, pełną wizualizację. Ewa się czuje super, Kasia się czuje fantastycznie. Kwestia tego, niektóre osoby pewno już pracowały z takimi technikami i łatwiej jest zrozumieć takim stanem emocjonalnym. Pewne osoby mają. Okej, ktoś czuje się pełny energii, lekko, fantastycznie, rewelacyjne ćwiczenie. Jakby spotkało mnie coś wspaniałego. Spotkało cię coś wspaniałego. Pytanie tylko, Kamil, dlaczego nie czuję się tak częściej? Opanował mnie spokój. Świetnie. Danuta czuje się super. Świetnie. Moi drodzy, my tak naprawdę, kiedy zaczynamy ćwiczyć w ten sposób, praktykować, to zaczynamy też uczyć się przejmowania kontroli nad systemem emocjonalnym. To jest do zrobienia. Jesteśmy w stanie zacząć zawiadywać swoimi emocjami w zdrowy sposób, w korzystny sposób. Ok. Przyjemnie było dawać. Czym więcej dajesz, tym więcej dostajesz. Mirek. I wszyscy jesteśmy połączeni energią między kokonami. Tak jest, Rej. Jak często takie ćwiczenie robisz? Jak tylko masz ochotę. Także czym więcej pracujesz nad sobą, tym łatwiej zmieniać swoje stany emocjonalne. W zdrowy, korzystny sposób. Oczywiście. Czy jeszcze jakieś pytanka, moi drodzy? Ewelina jeszcze wcześniej pytała, właśnie powiedziałem Ewelina, że odpowiem na to pytanie. Tak, będzie zniżka dla tych, którzy na warsztatach. Którzy będą brali udział w warsztatach w Londynie. Robimy warsztaty w Londynie, a w Katowicach robimy też, tak. W zasadzie to w Katowicach robimy teraz nawet, okej. Okay. Sporo robimy tych spotkań, także nawet wcześniej o tym nie mówiłem. Robimy 18 października w Katowicach, a w Londynie 24 października. I jeśli dzisiaj się zapiszecie, powiedzmy do 12, to jest, zaraz tutaj będzie zniżka. 10 funtów, moi drodzy. Kod webinar. Jak wejdziecie na stronę Poly Success Center, to dostajecie 10 funtów zniżki. Jeśli wejdziecie kupić na bilety na tym linku ze slajdu, czyli na tym, to nie trzeba wpisywać kodu? A, to nie trzeba wpisywać kodu. A jak na stronie Poly Success Center, to trzeba wpisać kod webinar. A na tej stronie nie trzeba wpisywać kodu. Tak mi tutaj powiedziano. Także, moi drodzy, powiedzcie mi teraz, czy są jakieś pytania a propos? A, jeszcze jedna rzecz, mój kontakt, tak, zanim przejdziemy do pytań. Zaraz. Przygotujcie pytania, odpowiem jeszcze na parę pytań i spadamy, moi drodzy. Do medytacji oczywiście wszyscy, prawda? Ktoś tu pisze o metodzie dwóch punktów. Wszystkie metody są fajne, w miarę sprawdzone oczywiście metody. Wszystkie metody, które się stosuje. Teraz, jak macie jakieś pytania do mnie, no to śmiało. Arthur@hipnosfera.com albo biuro dobre wibracje.pl.
strony hipnosfera.com, dobrewibracje.pl. Na Facebooku możecie nas zalajkować na Dobrych Wibracjach. Tą stronę Facebookową będziemy za niedługo zmieniać na inną, ale póki co jeszcze jest Facebook Dobre Wibracje. I jeśli chcecie z warsztatami podziałać, no to macie w Londynie oczywiście na Polish Success Center informacje. I teraz moi drodzy, czy jeszcze jakieś pytanka do tych ćwiczeń? Pytanka do warsztatów, do sesji indywidualnych. To z wizytą w Trójmieście. Będą jakieś warsztaty, bo trochę nam to Trójmiasto chyba umknęło, małżonko. Teraz nie daliśmy rady teraz przyjechać. Do końca roku jesteśmy też zabukowani. A tak tęsknię za wami Trójmiasto, naprawdę. Miałem nadzieję przyjechać do was we wrześniu, ale nadzieja nie tym razem nie. Nie. W listopadzie Piotrek pyta, kiedy będą w listopadzie. Słuchajcie, prawdopodobnie. Okej, okay, zaraz się zajmiemy UK. Jeszcze a propos Trójmiasta, kochani, będziemy robić warsztaty w Wawie. To kiedy? To ustaliliśmy terminy. W tym roku? Od stycznia. Od stycznia, to jest najbliższe wolne terminy były w styczniu, żeby robić coś w Warszawie. Także jak chcecie, to przyjeżdżajcie do Warszawy od stycznia, a w UK miały być warsztaty pod koniec listopada, ale okazało się, że lecę na trening, czyli żeby się uczyć tego, co potem wam przekazuję, kilkutygodniowy i najprawdopodobniej na ten trening polecę. To się okaże w najbliższym czasie, ale wygląda na to, że polecę na ten trening i będziemy kilka tygodni i w tym momencie będą w grudniu dopiero w Londynie kolejne warsztaty. Jeśli chodzi o UK. Także zapraszam serdecznie. Do tego w niedzielę po warsztatach mamy medytację, bardzo głęboką medytację. Czyli warsztaty są w sobotę. W sobotę zrobimy krótką medytację tylko, standardowo. Ale w niedzielę robimy taką porządną medytację w Londynie. Także jak ktoś chce, to napiszcie do mnie. Z tym, że to jest na tyle porządna medytacja, że dobrze mieć trochę doświadczenia w medytacji. Tak? Jakiegokolwiek. Coś mi się tutaj, moi drodzy, nacisnęło. Żona mi dotknęła ekranu. Mam ekran dotykowy i teraz nic nie widzę. Przepraszam, proszę, jak ja się nacisnęło, to proszę mi odcisnąć. Okej. Okay. O! Dobra, ale u nas na ekranie to nie wiem. Co zrobić? O! Jest, okej. Okay. Okej, okay. Nie jest okej. Okay. Jest okej, okay, dobra, jest okej. Okay. O! W Rotterdamie na razie i w Warszawie odbędą się warsztaty w styczniu. Tak, teraz widzę to dzisiaj. Dziękujemy za zniżkę, prosimy bardzo. Kiedy w USA? Wiecie co, no coś myślimy o Nowym Jorku. A skąd jesteś, Barbara? Napisz, skąd jesteś. Myślimy coś w Nowym Jorku czasem zrobić. Tam mamy fajną ekipę, fajnych muzyków. Można naprawdę z dużej, bardzo, bardzo, bardzo fajne warsztaty dla nas zrobić. Co z medytacjami w Gliwicach? W sobotę będzie medytacja w Gliwicach teraz. Poszedł mailing, no? Poszedł mailing. Sprawdź maila, Romek. Z Florydy. No to zapraszamy Cię, Barbara, do Nowego Jorku, albo przylecielibyśmy się na Florydę. Jakby była tam grupa odpowiednia, jak najbardziej. Okej. Okay. Irlandii na razie nie planujemy. Planujemy na przyszły rok główne miejsca, gdzie będziemy robić. Lyon też na razie nie planujemy. Z tego względu, że naprawdę mamy bardzo, 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 bardzo dużo pracy. I główne miejsca, gdzie będziemy pracować, to jest Londyn, na tą chwilę. Nie wyrabialiśmy się wcześniej. To jest Londyn, to jest Warszawa. Katowice, może coś jeszcze będziemy czasem robić. A w ogóle, jeśli nie możecie do nas dołączyć, to mam dla was super propozycję, jeśli nie możecie na bieżąco dołączać, bo robimy wyjazdy kilkudniowe. To jest po prostu Warszawa, Monika w styczniu będzie. To jest w ogóle czat, bo robimy bardzo mocną, głęboką pracę ze świadomością kilkudniową. Zresztą nie wiem, czy jest ktoś na webinarze, kto był u nas teraz w Magicznym Dworze w Polsce. I będziemy na pewno robić w lutym taki wyjazd, od 5 chyba do 10 lutego, 5-6-dniowy, w Mandali w Polsce, na południu. I będziemy w Bali robić taki wypad dla ludzi z Irlandii, z Anglii, bo teraz to przylecieli do nas ludzie z całej Europy do Magicznego Dworu w Polsce.
Więc postanowiliśmy zrobić też coś na taką wiosnę prawdopodobnie, albo raczej lato. Nie, przepraszam, wrzesień chyba. Wrzesień, bo nie daliśmy rady znaleźć terminu, żeby to zrobić jakoś maj, czerwiec. Więc postanowiliśmy, że naprawdę chcemy coś zrobić w UK i będzie we wrześniu. Jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy. Prawdopodobnie zrobimy retreat w Bali. Także Monika, jeśli chcesz informacje, to prosimy Cię, żebyś się zapisała na stronie dobrewibracje.pl. Na tej stronie, o. Na tej stronie. Tutaj. Jest zapisanie się na listę mailingową. Jak wpiszesz swój e-mail na listę mailingową, to będziesz dostawała od nas na bieżąco informacje o większości wydarzeń. Nie o wszystkich, tylko o większości. O bardziej zaawansowanych medytacjach, na to się musicie pytać osobiście. Jak jesteśmy na przykład w Londynie, to napiszcie do mnie maila o medytacji. Na chwilę mnie wyłączyło. Ok, kiedy w lutym dokładnie? W lutym od 5 do 10? 5-10 lutego w Mandali. Także naprawdę będzie czas i naprawdę będą mocne procesy i naprawdę będzie bardzo mocny rozwój. Kilkudniowe, bardzo głębokie, mocne warsztaty. Także ludzie, którzy jeżdżą do szamanów, często mówią, że wow, to co się działo u szamanów, a to co się dzieje na naszych warsztatach, po prostu wow, to my tak naprawdę robimy na tych warsztatach. Że są takie procesy i takie świadomość otwiera. No, stosujemy trochę różnych. Taka jest prawda. Trenujemy zresztą z małżonką od lat różne ciekawe techniki, niekonwencjonalne tego, jak pracować ze świadomością. No dobra, kochani, to na koniec jeszcze jest jakieś pytanko. Poza tym, żeby wpisywać się na dobrych wibracjach, dobrewibracje.pl na listę mailingową, tam macie większość głównych informacji, to jakieś pytania? Chyba nie ma już. Dobra. Czyli kochani, życzę Wam wspaniałych sukcesów w rozwoju. Ci, z którymi się zobaczymy teraz w Katowicach czy w Londynie. Katowicach? Okej. Okay. Dobrze, że nie jestem organizatorem tutaj różnych spraw. Dużo tego jest. Okej. Okay. Kochani, widzimy się za parę dni w Londynie przepraszam, w przyszłym tygodniu w Londynie lub w tym tygodniu jeszcze w Katowicach. Jeśli ci, którzy, z którymi się nie zobaczymy, czy w Katowicach, czy w Londynie, czy na sesjach indywidualnych, właśnie, bo gdyby ktoś chciał, to śmiało, słuchajcie, można się zapisać jeszcze w piątek i w poniedziałek. Teraz zapisujemy w najbliższych dniach zapisujemy na sesje w Londynie, tak? Będą w piątek i w poniedziałek, jakbyśmy postanowili, także śmiało można się zapisywać. I teraz coś jeszcze miałem powiedzieć istotnego. A z tymi, z którymi się nie zobaczę ani na warsztatach, ani na medytacjach, ani na wyjazdach, ani na sesjach indywidualnych, to zobaczymy się na kolejnym webinarze. O, nawet mogę Wam powiedzieć kiedy, bo wczoraj żeśmy też ustalali daty. Dostępna małżonka tutaj zaraz sięgnie, tak? I zaraz Wam powiem, kiedy będą webinary. Także zapraszam Was serdecznie. I oczywiście, jak macie kogoś, komu chcecie pomóc, to zaproście go na nasz webinar. Jak najbardziej, niech sobie zobaczy. Jak można poprawiać swoje życie. Teraz kolejne webinary, moi drodzy. 5 stycznia. Okay. Odległo, a wcześniej nic nie będzie? A już nie będzie. Czyli kolejny webinar mamy w styczniu. Także, moi drodzy, widzimy się, tak? Czy siak? Połączeni już jesteśmy, więc tak naprawdę w jaki sposób to się widzi. W sercu się widzimy wszyscy. Pięknie Wam dziękuję za uczestnictwo i kochani, wszystkiego dobrego dla Was. Także pa i pracujcie nad sobą. Nic innego tak naprawdę nie przyniesie Wam szczęścia i radości, więc tak naprawdę nie mamy wyjścia. Pracujemy nad sobą, działamy, medytujemy, uczymy się uważności. Pa, cześć.